Ustawione dobrze. Ok. Bardzo niezapowiedziany film, gdyż padłam dosłownie przed chwilą na pomysł, żeby go nagrać. Jest to nagrywane z pokoju, z telefonu komórkowego, więc nie czepiajcie się o jakość. I właśnie a propos jakości chciałabym zacząć ten film. Jak widzicie na screenach, po prostu sami pamiętacie, tutaj mowa głównie do tych starszych widzów, że pamiętacie jakość wideo tego kanału oraz jakość audio była tragiczna. Pamiętam same komentarze, jakie czytałam, dostawałam od Was. Kup sobie lepszy mikro, kup sobie lepszy mikro, dlaczego on tak szumi, dlaczego jest za cicho. O, na przykład przy poradnikach, które kiedyś nagrywałam, to pamiętam, że największym problemem było to, że było zawsze za cicho. Nawiązując do tego mikrofonu i do kamery, dlaczego na przykład jakość się moich filmów poprawiła? Chciałabym zacząć od tego, że została mi pożyczona kamera z mikrofonem, więc naprawdę bardzo tej osobie dziękuję, która mi to pożyczyła, bo bez tego jakość tych filmów byłaby naprawdę słaba. Wszystkie moje poprzednie filmy nagrywałam telefonem komórkowym i sami pamiętacie, jaka była jakość mikrofonu, po prostu jakość audio, jakość wideo były bardzo słabe. Zacznę może od samego początku. Pamiętam wszystkie poradniki, jakie na początku nagrywałam, sprawiały mi naprawdę niesamowitą satysfakcję, że po prostu niektóre z moich poradników obejrzało 200 tysięcy osób, niektóre powyżej 400 tysięcy, czyli to jest prawie 500 000 osób. Jestem mega szczęśliwa i generalnie Wasze wyświetlenia i pozytywny feedback dały mi jakby taką motywację, żeby po prostu nagrywać więcej. Zaraz potem, to około 2 lata temu, stworzyłam grupę na Facebooku, w której dzieliliście się ze mną jakimiś problemami z komputerem oraz fanpage na moim Facebooku, który niektórzy Was po prostu znają, Sandra M. na Facebooku, gdzie też codziennie dostaję od Was dziesiątki wiadomości odnośnie Waszych problemów z komputerem, problemów najczęściej z FPS-ami w różnych grach i najczęściej są to spadki FPS-ów, dlaczego, tam przyczyn może być naprawdę bardzo dużo i wszystko z Wami analizowałam zawsze. Dodatkowo też totalnie masa wiadomości odnośnie innych problemów, coś tam nie działa i w kółko zawsze jakieś problemy. Generalnie większość wiadomości, jakie od Was dostaję, to jest: cześć Sandra, mam problem. No i dalej, opis. Kolejny inny typ problemów to oczywiście problemy na przykład już typowo hardware z Waszym sprzętem, gdzie też to wszystko tam analizowaliśmy, lub typowo zapytania od Was na fanpage, co ulepszyć, mam takie podzespoły, co wypadałoby zmienić, żeby po prostu lepiej działały mi gry. Dlaczego to mówię? Mówię o tym, że od 2 lat spędzam praktycznie codziennie lub co drugi dzień, w zależności od czasu, jaki mam, na odpisując na Wasze problemy. Zdaję sobie sprawę z tego i bardzo mnie to cieszy, że na przykład pomogłam setkom osób, a naprawdę tych wiadomości było bardzo dużo i pamiętam, że zawsze jak coś udało mi się u Was pomóc, naprawić na przykład z Waszym sprzętem, to byłam mega szczęśliwa. Co chciałabym Wam powiedzieć, jest to, że dzisiaj stworzyłam Patronite. Niektórzy na przykład nie wiedzą, co to jest i chciałabym to wytłumaczyć i też wytłumaczyć powody, dla których stworzyłam ten Patronite. Generalnie Patronite polega na wspieraniu jakiegoś twórcy i w tym przypadku twórcą jestem ja. Założyłam konto na Patronite, więc wyjaśnię, na jakiej zasadzie to działa i w jaki sposób chciałabym Wam coś dać przez Patronite i w jaki sposób liczę na Wasze wsparcie. Jeszcze to, że na przykład kanał, jaki prowadzę, nie jest to kanał, który przynosi mi jakiekolwiek większe zyski. Większość, co nagrywam, jest tylko i wyłącznie dla Was. Poradniki, które tworzyłam, były, żeby Wam pomóc. Pomóc w Waszym komputerze, pomóc w Waszych FPS-ach. Ja z tego nic nie miałam. Dodam jeszcze to, że na przykład recenzje, które robię sprzętów, są tylko i wyłącznie dla Was. Na podstawie plusów i minusów, które recenzuję, odbitek, ujęć tego na przykład sprzętu, który tam jest recenzowany, możecie jakby wybrać, czy warto go kupić, czy nie. Wracając do Patronite, zostając moim patronem, macie wkład własny w kanał. Nie polega po prostu to na tym, że ja coś z tego mam, ale też dostajecie Wy coś w zamian. Przede wszystkim przyczyniacie się do rozwoju kanału, czyli na przykład jakość wideo jest dużo lepsza, jakość audio będzie dużo lepsza. Macie możliwość po prostu zobaczenia, jak ten kanał rośnie, czyli twórca, którego wspieracie, możecie obserwować na własne oczy, jak mu pomagacie. Dodatkowo jako patron jakiegoś twórcy otrzymujecie osobiste podziękowanie, macie też wkład, jeszcze raz powtarzam, własny w kanał. Czyli Wy decydujecie, jaki na przykład materiał pojawi się jako następny, Wy też macie wpływ na sugestie kolejnych materiałów. To jest też bardzo istotne, jeśli zostajesz patronem, obojętnie, czy po prostu za kwotę mniejszą czy większą, masz zawsze dostęp do prywatnej wiadomości do mnie i odpowiedź w jak najkrótszym czasie odnośnie Twojego problemu, na przykład z komputerem, czy doradzenia jakichś podzespołów,
cokolwiek, tematyka komputerów, zawsze jest kontakt ze mną. Wszyscy patroni też mają dostęp do grupy na Facebooku, która jest grupą prywatną i macie do niej dostęp, w której też będę brać udział w jakichś tam zagadnieniach w postach. Jako patron też widzisz jasno i sprecyzowane, w czym pomagasz. Przykładowo, moim celem jest, tak jak mówiłam, lepsza kamera i dobry statyw, żeby te ujęcia były naprawdę dobre, bo poza telefonem komórkowym, z którego teraz nagrywam, którego jakość jest po prostu fatalna, można powiedzieć, nie mam własnej kamery, nie mam własnego aparatu, nie mam nic do nagrywania. To, z czego nagrywam kilka ostatnich filmów, jest to pożyczona kamera, tak jak wspominałam, którą muszę niedługo oddać. Pytanie więc, co dalej z kanałem? Oczywiście chcę dalej rozwijać ten kanał. Jest to moim głównym celem, żeby ulepszyć jakość wideo, żeby nagrywać więcej montażów komputera, na przykład z używanych podzespołów i testować takie komputery w grach. Żebyście wiedzieli, co tanio kupić, żebyście wiedzieli dosłownie, jaką wartość FPS-ów otrzymacie w każdej z gier, którą tam sobie życzycie. Tutaj oczywiście recenzje sprzętów, nic się nie zmieni, znaczy mam nadzieję, że się zmieni to, że mając lepszą kamerę, lepszą jakość po prostu tych nagrań, tych materiałów, które dla Was tworzę, przyczyni się to też do większej ilości sprzętów, które mogę recenzować. Nie ukrywajmy, że lepszej jakości materiał jest bardziej profesjonalny i też bardziej trafia do różnych marek, do różnych producentów. Kolejną sprawą, na którą się do tej pory nie wypowiadałam, ale się wypowiem, bo czemu nie? Nagrywam w małym mieszkaniu, gdzie mieszkam z rodzicami. Kolejną kwestią jest montaż komputera, którą nagrywałam w piwnicy koleżanki. Z tego względu, że na przykład u mnie w mieszkaniu nawet nie ma powierzchni, gdzie mogłabym ten komputer zamontować. Oprócz jakiegoś tam stolika w kuchni, to te podzespoły wszystkie naprawdę nie wiem, gdzie bym to wszystko zamontowała. Więc naprawdę chwała mojej przyjaciółce, że zgodziła się, żebym u niej nagrywała te montaże komputera. Czepialiście się czasami, że tam ściana jest pęknięta, jednakże zaufajcie, że na piwnicę, a to jest piwnica w tym domu, jakość tak naprawdę tego pomieszczenia jest naprawdę bardzo dobra. Dlaczego o tym mówię? Fakt. Oczywiście moim marzeniem jest, żebym miała własne studio, gdzie po prostu mogę sobie przyjść, stoją statywy, stoją softboxy i sobie przychodzę i po prostu nagrywam. Nie mam na razie do tego warunków i jest to jakaś tam dalsza droga, dalszy etap ku rozwinięciu kanału. Dlatego weźcie pod uwagę, zanim niektórzy skomentują, że to jest słabe, to jest to, to mi się nie podoba, na przykład, że jest zrobione tak. Faktycznie, mogło być lepiej, ja się z tym zgadzam, jednakże jako mały twórca, mały kanał, nie mam do wszystkiego środków. Naprawdę. Chciałabym, ale niestety nie mam. Dlatego czasami zamiast hejtować, możesz mnie wesprzeć. To jest taki na przykład przykład i naprawdę bardzo rozsądny. Jeśli chodzi o Patronite, na stronie mojego profilu Patronite Sandra M, możecie wspierać mnie za różne kwoty. 5 zł, 10 zł, 20 zł oraz 50 zł. Za każdą wybraną kwotę jest opisane po prawej stronie, co dostajecie w zamian. Na głównej stronie Patronite, czyli o mnie, tam jest opis o mnie, możecie zobaczyć, jak ten kanał się zaczął, jaką ma historię, jak to wszystko się zaczęło, z czym się teraz na przykład zmagam. Uprzedzając cały hejt i wszystkie jakieś tam komentarze, że jest to żebranie, uważam, że nie jest to żebranie. Jest to 2 lata poświęcone odpisywaniu na Wasze wiadomości odnośnie komputerów, problemów, pomaganie. Poza tym recenzje, które się robi, to jest też generalnie rzecz dla Was, nie dla mnie. Poradniki, które były tworzone, jest to, żeby pomóc Wam w Waszym komputerze, z Waszą wydajnością, z Waszym sprzętem, nie moim. Patronite polega na tym, że nie wspierasz mnie bezinteresownie, ale też coś za to dostajesz, więc uważam, że jest to bardzo dobra opcja, żeby wesprzeć kogoś, widzieć, jak ten kanał się rozwija i jeszcze coś za to dostawać. I to jest właśnie według mnie bardzo dobra rzecz i zdecydowanie lepsza rzecz niż na przykład donaty podczas streamu. Chciałabym dodać, że z powodu natłoku tych wiadomości, a obecnie mam na moim fanpage'u kilkadziesiąt wiadomości, których jeszcze nie odczytałam, i są pełne problemów, czyli generalnie wszędzie tam opisujecie, mam problem, nie mam czasu, żeby to analizować naprawdę. Czeka na mnie 6 kolejnych filmów, które muszę nagrać w jak najszybszym czasie i nie jestem w stanie się z tym wyrobić. Więc po prostu odpowiedź na te Wasze pytania, nie wiem, czy odpowiem to za tydzień, dwa, czy za miesiąc, czy w ogóle na to odpowiem, gdyż moją całą dzisiaj uwagę skupiam po prostu patronom, jeśli tacy się znajdą, gdyż chciałabym, żeby pomagać osobom, które też coś od siebie dają i też chcą jakoś ten kanał rozwijać. Mam nadzieję, że jest to po prostu dla Was zrozumiałe i jasne. Jeśli nie, to napiszcie po prostu, co myślicie, albo jakieś pytanie do mnie w komentarzu pod tym filmem.
Podsumowując, jesteście tymi, dzięki którym ten kanał się rozwija. Naprawdę liczba subskrypcji, czy komentarzy, czy reakcji, nawet łapek w dół pod jakimś filmem mnie naprawdę cieszy. Oczywiście jeśli łapka w górę jest, to jest lepiej, ale mimo wszystko cieszę się z każdej reakcji pod filmem, na przykład jeśli komuś się nie podoba, fajnie, żeby opisał, co mu się nie podoba pod danym filmem. Bo tak jak mówię, jestem na etapie rozwoju kanału i każdy feedback, czyli każda jakaś tam wasza opinia jest bardzo pomocna. Zapraszam Was do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku Sandra M. Tam też dzielę się różnymi takimi ciekawostkami, jaki film będzie następny, jaki montaż komputera był ostatnio, dzięki na przykład jakiemu widzowi złożyłam jaki komputer. Jest to mega dla mnie takie satysfakcjonujące, bo jest to taka, że tak powiem, od niedawna tak naprawdę ze strony technicznej prowadzę ten kanał. Ale zapraszam Was też do przejrzenia tego profilu na Patronite, gdzie opisałam, jak to wszystko się zaczęło, jak ten kanał się zaczął, na jakim etapie teraz jestem, jakie są moje główne priorytety na ten kanał, z czym się zmagam, a tych rzeczy jest tak naprawdę kilka, bo jako mały twórca nie mamy lekko. Na tyle ode mnie, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale byłam zupełnie szczera, więc mam nadzieję, że po prostu niektórzy dotrwali do końca. I też jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że jesteście na tym kanale, że oglądacie moje filmy, że lajkujecie, czy na przykład dajecie łapkę w dół. Za wszystko Wam dziękuję, bo gdyby nie Wy, to tego kanału by też nie było. Trzymajcie się, cześć!